Witam Was serdecznie w kolejnym patrolu fotograficznym. Dzisiaj nietypowo, ponieważ mój patrol będzie przeprowadzony nad rzeką Beverly Brooks, która znajduje się w parku Wimbledon Common. Tak naprawdę rzeką nazywa się od kilkudziesięciu lat. Wcześniej po prostu był to ściek wodny. Mamy tutaj mapkę Wimbledon Common. Ja znajduję się mniej więcej w tym miejscu i będę kierował się w stronę tutaj Warren Farm. Dzisiaj jest świetne światło i można zaobserwować tutaj masę ryb. W większości są to po prostu klenie, olbrzymie, piękne klenie. Do budy. W latach powojennych z tej pięknej rzeki, która liczy sobie kilkaset lat, został stworzony kanał, który po prostu tylko płynęła woda, odprowadzając cieki wodne tutaj z boisk i z pól. Dopiero w 2000 roku podjęli pracę nad modernizacją tej rzeki i tutaj, jak widzicie za mną oraz przede mną, pobudowali takie właśnie oto miejsca, gdzie ze zwykłego cieku wodnego ten kanał przeistoczył się w taką małą, szemrzącą rzeczkę, gdzie ta woda zwalnia, jest głębsza, płytsza i zaczęło pojawiać się powoli tutaj życie. Począwszy od ptaszków, na które dzisiaj poluję, kończąc na rybach, które będę starał się Wam je pokazać. Pora do tego jest odpowiednia. Mamy środek marca. I jeszcze tych krzewów, liści nie jest za dużo, więc jestem w stanie przedrzeć się tą bardziej mniej uczęszczaną częścią rzeki, ponieważ po drugiej stronie jest ta masa ludzi jeżdżących, biegających oraz masa psów, które niestety w rzece tej kąpią się, które w pewnym sensie też płoszą ptaki takie jak zimorodki lub bluszcza, które też tu występują, ale to jest wszystko do ogarnięcia, jeśli przyjdziemy dosyć wcześnie rano i się zaczaimy. Na całe szczęście mam przy sobie zestaw spacerowy, tak zwane gumowce oraz mój spacerowy aparat Sigmon 150-600. Tak więc oczy i uszy szeroko otwarte. Mam przed sobą 4 km w jedną stronę, 4 km w drugą stronę i mam nadzieję coś dzisiaj pofocić tutaj nad tą rzeką Beverly Brooks. Rzeka ta przepływa też przez Richmond Park, ale jest tak, tam ciekawy kawałek, długości niecałych 2 km, ale z tego zrobię osobny odcinek, ponieważ w tym miejscu lubią przebywać jelenie, zażywając kąpieli wodnych. Delikatny przedsmak odcinka o rzece Beverly Brooks w Richmond Park obejrzyjcie w tym momencie. Thank you.
Mamy prawie 3 km drogi wzdłuż rzeki za sobą. Do tej pory zaobserwowałem masę sikorek. Mam nadzieję trafić jakąś czaplę, ale to się jeszcze wszystko okaże. Nazwa Beverly Brooks wzięła się od kombinacji dwóch słów: bobry oraz ściek. Tłumaczenie typowo angielska mieszanka słów, ale to wszystko się działo w 1600 którymś roku, kiedy to nazwali w ten sposób rzekę, którą, jak sama nazwa stanowi, zamieszkiwały bobry, które zostały wytępione gdzieś tak w XVI wieku. W Polsce byśmy to nazwali las, w którym płynie rzeka. Tutaj jest to park, który jakieś 200 lat temu gościu po prostu wykupił od gminy i nie pozwoli, aby to wyciąć. I to przetrwało do tej pory. To miejsce, jak widzicie tutaj na mapie, pamięta czasy Rzymian i ma to bardzo bogatą historię, ten skrawek ziemi. Przede mną pierwszy z ciekawszych ptaszków. Mamy tam pliszkę. Pliszka, która sobie poluje na muszki, których jest tutaj bardzo, bardzo dużo. Przede mną trzy głupie psy, które się patrzą, co ten grubas robi pośrodku rzeki. A ja tak naprawdę obserwuję tamtą czaplę, która poluje na coś tam. Na tej wcześniejszej gałązce mamy pliszki, które też polują na różnego rodzaju robaczki. Tak więc po 4 km i 2 godzinach podróży wzdłuż rzeki zaczęło robić się ciekawie. Dobrze, że mam statyw do sondowania głębokości tej rzeki. Postaram się podejść jak najbliżej środkiem rzeki, aby mieć w miarę jako taką bliską odległość, aby sfocić tą pliszkę lub tą czaplę. Dosyć ciekawie brodzą sobie w rzece. Na szczęście na wysokości tego monopoda wiem, dokąd mogę dać kroka, ponieważ jeśli przekroczę ten magiczny punkt, do mojego gumowca naleje się woda i będzie lipa. Tak więc chodźcie ze mną pofocić pliszkę. Jestem centralnie pod mostem. Tutaj można poczuć ten szum rzeki, zapach. O dziwo, moje wojskowe skarpety izolują mnie od chłodu tej rzeki. Tak więc korzystając, chłocimy pliszkę i polującą czaplę. Może nie są to zdjęcia konkursowe, ale na pewno bardzo dobry patrol oraz zdjęcia dokumentacyjne, które pozwolą mi zaplanować kolejną zasiadkę nad rzeką. Tak więc korzystając z tej pięknej chwili, bo za chwilę zasiadam się na tą czaplę, chciałbym Wam podziękować w tym momencie, że oglądaliście ten odcinek i do zobaczenia w następnym tygodniu. See ya! A ja idę focić tą czaplę i pliszkę.